Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastowa. Od dobrych kilkunastu miesięcy w sensorze funkcjonuje najnowszy spośród wszystkich naszych działów, a mianowicie dział sportowy. Mimo, że w każdym numerze ukazuje się w nim po kilka artykułów kilku różnych autorów, to do tej pory nie udało nam się przenieść tej tematyki na podcasty. Teraz jednak jest ku temu doskonała okazja, bo w końcu jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia mojej absolutnie ulubionej imprezy w świecie sportu. Jak możecie się już domyślić po tytule, są nią Igrzyska Olimpijskie i to właśnie o nich Wam dzisiaj opowiem. Tym razem na Igrzyska musieliśmy czekać rok dłużej niż zwykle. Pandemia dorzuciła do tego swoje trzy grosze i impreza czterolecia została przeniesiona z roku 2020 na 2021. Byłam człowiekiem małej wiary i nie wierzyłam, że te Igrzyska się odbędą. Kolejne stany wyjątkowe w Japonii, nowe warianty wirusa, już naprawdę byłam przekonana. Że Japończycy nie udźwigną konieczności zorganizowania tych igrzysk i że one po prostu się nie odbędą ani w roku 2020, ani 2021. Jednak się udało, Japończycy udźwignęli to zadanie i mimo, że bez kibiców, to igrzyska się odbędą. Tych kibiców na trybunach zabraknie przez wprowadzony w Tokio na czas Igrzysk stan wyjątkowy. Początkowo na trybunach mieli zasiąść kibice, co prawda tylko japońscy, ale zawsze coś, co co prawda, przez te wprowadzone przepisy sanitarne, o których będzie tu jeszcze mowa, nie mogliby oni krzyczeć, a zaledwie wspierać swoich ulubionych sportowców klaszcząc, no ale wciąż byliby na trybunach. A tymczasem kibiców niestety całkowicie zabraknie. Zabraknie takiej zabawy, radości, świętowania, tego, co mi osobiście bardzo się z igrzyskami kojarzy. I no, co prawda, w zasadzie przez rok oglądaliśmy puste hale i stadiony. I jakoś to przeżyliśmy, jednak ten sport wygrał z taką potrzebą widzenia kibiców i słyszenia ich. Ale no, to przez ten rok nie było to samo. Jako porównanie, dopiero zostało nam zaserwowane euro, któremu towarzyszyły pełne stadiony, spontaniczne reakcje kibiców część z nich przecież zyskała ogromną popularność w sieci. I to euro było takie żywe, pełne tej radości piłki i takiego celebrowania kolejnego święta sportu. I tymczasem w Tokio tego zabraknie, nie będzie tych spontanicznych reakcji, jak po bramkach, czy głośnego dopingu w finale, który przecież jest tak, może nie tyle, że ważny, ale kojarzony chociażby z finishami sprintów. Co dla nikogo nie jest niespodzianką, igrzyska generalnie będą pełne zakazów i ograniczeń, także dla sportowców. Ciekawostka: powstał nawet specjalny playbook, został tak nazwany przez organizatorów i czy on 70 stron i jest w nim dokładnie opisane jak w Tokio mają postępować sportowcy i całe sztaby. Są tam nawet graficznie przedstawione poszczególne sytuacje, które mogą spotkać sportowców podczas życia w wiosce olimpijskiej i są tam dokładne instrukcje, jak mają tam postępować, jakie odległości między sobą zachowywać. I tu jest ten kolejny problem, problem, którego być może aż tak podczas samych igrzysk nie będziemy dostrzegać, ale jednak mi ta wspaniała impreza do tej pory kojarzyła się także z obrazkami z wioski olimpijskiej, gdzie sportowcy, często należący do różnych reprezentacji, mieli możliwość spędzenia ze sobą wspólnie czasu. Tym razem zabraknie i tego elementu, który dodawał igrzyskom jeszcze więcej tej atmosfery wspólnego świętowania, celebrowania tego, że na te kilkanaście dni to właśnie sport powinien stanąć w centrum życia. Tymczasem w Tokio zamiast. Tej atmosfery będziemy mieć codzienne testy, monitorowanie wszystkich aktywności sportowców: dokładnie gdzie się przemieszczają, z kim przebywają, do czego Japończycy stworzyli specjalną aplikację. Zalecane jest nawet noszenie maseczek wewnątrz apartamentów, które są nawet ośmioosobowe. W stołówce nie, mo nie można rozmawiać, jedzenie mogą nakładać tylko karze i wyznaczeni do tego wolontariusze. Co więcej, po zakończeniu swoich występów sportowcy mogą rozmawiać z dziennikarzami maksymalnie półtorej minuty. A co jeśli ktoś nie będzie przestrzegał tych zasad? Cóż, po pierwsze, może to być po prostu ostrzeżenie, które szczególnie nie wpłynie na losy sportowca w Tokio. Ale może to też skutkować odebraniem akredytacji, a nawet całkowitą dyskwalifikacją. I teraz pozostaje pytanie, kto w tych warunkach poradzi sobie lepiej. Czy nowicjusze, którzy na Igrzyskach będą startować po raz pierwszy, czy ci, dla których będą to już kolejne Igrzyska, którzy zasmakowali tejże właśnie integracji z innymi sportowcami, ale zasmakowali też atmosfery pełnych trybun i wielkiego dopingu podczas ich startów. Pandemiczne Igrzyska nie będą pierwszymi w Tokio. Wcześniej stolica Japonii gościła już imprezę czterolecia w roku 1964. Wówczas były to nie dość, że pierwsze Igrzyska w Tokio, to w ogóle pierwsze Igrzyska organizowane w Azji i pierwsze transmitowane w telewizji w kolorze. Japonia miała zorganizować ten czempionat już 24 lata wcześniej, w roku 1940. Wówczas wygrała nawet głosowanie na sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z wynikiem o 10 głosów lepszym niż kontrkandydat, którym były wówczas Helsinki. Po tym jednak Tokio zrezygnowało ze zorganizowania igrzysk, a powodem była wojna chińsko-japońska, która wybuchła w roku 1937. Do takiej decyzji stolicy Japonii przyczyniły się także ogromne problemy z pogodzeniem wszystkich organów, które pracowały w Japonii nad organizacją czempionatu. Finalnie Igrzyska w roku 1940 w ogóle się nie odbyły, a to dlatego, że wybuchła II wojna światowa. Ale wracając do roku 1964, przede wszystkim możemy pamiętać te Igrzyska, albo raczej wspominać je ze względu na świetny występ Polaków, którzy zdobyli wówczas aż 23 medale. Jest to drugi najlepszy wynik w historii, zaraz po Montrealu, gdzie Igrzyska odbywały się w roku 1976. Tokio Polska była na siódmym miejscu w klasyfikacji medalowej. Generalnie patrząc na te krążki, które wówczas zdobyli biało-czerwoni, to był na igrzyskach świetny czas polskiego sportu. Cztery lata wcześniej w Rzymie Biało-Czerwoni zdobyli tych medali 21, a cztery lata później, w roku 68 w Meksyku 18. Do takich wyników przyczyniła się m.in. złota era polskiego boksu. Bo w 64 roku w Tokio aż 7 medali Polacy zdobyli właśnie w tej konkurencji. Trzy medale przywiozła Irena Szewińska, która wówczas rozkochała w sobie Japończyków. Ona potem wielokrotnie wracała do Japonii, gdzie brała udział w organizacji różnych sportowych wydarzeń. I rozkochała w sobie. Ten naród do tego stopnia, że w 2017 roku został jej przyznany Order Wschodzącego Słońca, który jest trzecim najwyższym odznaczeniem w kraju. I biorąc pod uwagę te trzy medale szewińskie, w lekkiej atletyce krążki zdobyli też m.in. Ewa Kłobukowska czy Józef Schmidt, i takim oto cudem z Tokio. Wtedy przywieźliśmy aż 23 medale. No i teraz, skoro do Tokio wracamy w roku 2021. Czas postawić sobie pytanie, jak Polakom pójdzie tym razem. Na pewno bardzo ciężko będzie dobić do tego wyniku, wręcz wydaje się to niemożliwe, ale też gdyby chcieć omówić bardzo dokładnie wszystkich polskich sportowców, którzy na Igrzyskach wystartują, prawdopodobnie ten podcast trwałby niezwykle długo i wszyscy byście się znudzili, więc postaram się w takiej jak najmniejszej formie przedstawić Wam tych sportowców, na których najbardziej warto będzie zwrócić uwagę. Część będzie moja bardziej subiektywna, część taka totalnie obiektywna, więc zaczynajmy. Po pierwsze, kolarstwo szosowe, które w zasadzie otworzy igrzyska. Otwarcie czempionatu w Tokio odbędzie się 23 lipca, a wyścig ze startu wspólnego panów jest zaplanowany już na 24 lipca, a pań na 25. Także to będą jedne z pierwszych balk o medale. Podczas tegorocznych igrzysk. O kolarstwie pisałam już w czerwcowym numerze sensora, jednak teraz, po tych kilku tygodniach, jesteśmy już mądrzejsi przede wszystkim o formę Rafała Majki, który od tamtego czasu wziął już udział w Tour de Slovenia i Tour de France, ale przede wszystkim znamy też oficjalny skład biało-czerwonych na japońskie igrzyska. Jeśli chodzi o panów, no to pojadł Michał Kwiatkowski, Maciej Bodnar i obrońca brązu z Rio, czyli właśnie Rafał Majka. Pięć lat temu w Rio mogliśmy wystawić czterech kolarzy. I było to dla nas o tyle łatwiejsze, że mogliśmy kontrolować peleton, można było trochę bardziej poszaleć. I faktycznie ci kolarze, którzy byli pomocnikami wówczas dla Rafała Majki, mieli większe możliwości, żeby faktycznie ten peleton prowadzić i bardzo dokładnie kontrolować wyścig. Teraz możemy wystawić tylko trzech. Wśród nich będą właśnie wspomniani tu wcześniej Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, którzy w momencie, kiedy nagrywam ten podcast i w momencie, kiedy go słuchacie, również szlifują formę na Tour de France, co jest takim zabiegiem stosunkowo popularnym. Patrząc też na historię igrzysk, podobnie było też w Rio, wtedy też Tour de France kończyło się chwilę przed igrzyskami. I tym razem poza dwójką Polaków, w Tour de France jedzie też wielu innych kolarzy, którzy potem na igrzyskach wystartują. Akurat nasza dwójka pełni tam na wyścigu rolę pomocników, co zresztą było do przewidzenia. Ich dyspozycja, taka indywidualna na igrzyskach, pozostaje w zasadzie dużą niewiadomą, bo. Na Tour de France jeżdżą jako pomocnicy. W zasadzie od samego początku tego sezonu jeżdżą w swoich grupach jako pomocnicy, więc nie wiemy dokładnie, jak ta ich indywidualna forma w tym momencie się prezentuje. Czy jest szansa na medal? Szansa zawsze jest, ale oczywiście zadecyduje tutaj dyspozycja dnia. W tym wypadku chyba jednak pozostawałabym pesymistką, bo rywale, których mają biało-czerwoni, są naprawdę. Niezwykle mocni. Nie widzę ani Michała, ani Rafała. Maćka tym bardziej na podium, ale wymieniam ich tu jednak, bo mimo tego mojego pesymistycznego podejścia, jakieś szanse są. Oni są bardzo doświadczonymi kolarzami. Terasa wydaje się stosunkowo dobra dla Majki. Cała ta trójka jechała już w Rio i. Mają ogromne, ogromne doświadczenie pod względem tego, jak kontrolować wyścig, jak pracować w peletonie, tak żeby ich liderowi było po prostu jak najlepiej. Majka jest uznawany za dobrego górala. W Tokio będziemy mieć dużo fragmentów ze stromymi podjazdami, więc wydaje się, że ta trasa jest całkiem niezła właśnie dla kolarza UAE Team Emirates. Bardzo groźni będą na pewno Belgowie z Remco Evenepoel na czele, Także i Słoweńcy, którzy w końcu mają w swoim składzie Primoża Roglicza, Tadaja Pogaczara, którzy są przecież w tym momencie, to najlepszymi kolarzami świata. Także naprawdę o medal w Tokio u panów będzie ciężko. No właśnie, u panów, bo być może większą szansę mamy nawet u pań, gdzie mamy Katarzynę Niewiadomą. Niewiadoma w tym sezonie rzadko kiedy wypada z czołowej dziesiątki wyścigów, w których startuje i choć w tym sezonie niczego jeszcze nie wygrała, to no to trzyma się w takiej naprawdę bardzo ścisłej, światowej czołówce. Prawdopodobnie będzie towarzyszyła jej Anna Plichta z Lotto Sudal Ladies i to może właśnie ten nasz polski duet pań zawalczy o medal. Może to właśnie w Kasi powinniśmy pokładać większe nadzieje, choć i tu okrążek nie będzie łatwo. O złote na pewno, ale może o któryś inny kolor medalu uda się Kasi Zawalczyć. Niewątpliwie ogromne nadzieje pokładamy też w naszych siatkarzach, ale o ich szansach na medal opowie Wam Alicja Rejowska. Polscy siatkarze byli przedstawicielami jednego z pierwszych zespołów, który walczył kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Jednak odwleczenie w czasie przez pandemię koronawirusa imprezy czterolecia doprowadziło do zmian znacznych zmian kadrowych w polskim zespole, a szanse na pojechanie do Tokio dostali zawodnicy, którzy jeszcze rok temu nawet nie mieli na swoim koncie debiutu w reprezentacji biało-czerwonych. Ostatnie tygodnie obfitowały w wielką ilość siatkarskich wydarzeń. Siatkarska Liga Narodów, z której Polacy przywieźli srebrny medal, czy memoriał Huberta Jerzego Wagnera, w którym Polacy bez straty seta ograli trzy reprezentacje. Może poziom rywali nie był poziomem światowym, wybitnym. Mimo wszystko zachowanie rytmu meczowego i to, że Polacy mogli grać, mogli ćwiczyć w tym składzie, który pojedzie do Tokio, na pewno zaobfituje lepszym zgraniem na igrzyskach olimpijskich. Turner Witaleń Heinen i kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak nigdy nie ukrywali, że jadą po Tokio, do Tokio po medal. Kubiak był pewniakiem w składzie od, można powiedzieć, zawsze. Heinen powtarzał, że w drużynie biało-czerwonych liczy się nie tylko umiejętność, umiejętności sportowe, ale również to, to świadka, że wprowadzają swoim zachowaniem do drużyny, że nadają jej charakter, motywują przyjaciół do walki. Skład Biało-Czerwonych to doświadczeni zawodnicy, ale też wspomniany wcześniej Kamil Semeniuk, który w tym roku zadebiutował w kadrze Biało-Czerwonych, a tym samym zadebiutuje i zagra na Igrzyskach Olimpijskich. W meczach Ligi Narodów udowodnił, że zasługuje na to miejsce, a to, że nie ma takiego doświadczenia jak chociażby Leon czy Kubiak, wcale nie stawia go w roli mniej pewnego do gry w szóstce, mniej pewnego do walczenia o najwyższe cele wraz z reprezentacją biało-czerwonych. Tak naprawdę, Hejnen trzymał w niepewności kibiców i ekspertów siatkarskich do końca. Ostateczną dwunastkę skompletował w ostatnich dniach Ligi Narodów, decydując tym samym, że jako libero na Igrzyska pojedzie Paweł Zatorski, a nie Damian Wojtaszek. Zdaniem niektórych ekspertów było to oczywiste, że Zatorski jest jednym z najlepszych libero na świecie i to on powinien być w składzie. Heininin jednak do ostatniej chwili się zastanawiał, jednak to doświadczony libero, który w przyszłym sezonie zagra w Rzeszowie, uzupełni skład polskich siatkarzy. Na ataku nie zabraknie Bartosza Kurka. Na przyjęciu pewnie będą grali Kubiak Leon. Do nich dołączył Śliwka i wspomniany wcześniej Semeniuk. Rozgrywający, łamacz drzyzga, co było chyba pierwszą oczywistością, no i środkowi, którzy walczyli do końca. I ostatecznie skład wykrystalizował się i zabraknie w nim m.in. Karola Kłosa. Polscy siatkarze jadą do Tokio po medal. Po medal złoty pokazali, że naprawdę są w formie. Jednak w czasie meczu Ligi Narodów zespoły takie jak Brazylia czy Francja potrafiły nam odskoczyć. To świadczy o tym, że wysoki poziom reprezentacji, który prezentowali w Rimini, tak naprawdę wciąż wzrasta i życiowa forma przyjdzie na Igrzyska Olimpijskie. Zdecydowanie najszerszą dyscypliną do omówienia, ale też taką, która może obfitować w wiele medali, jest lekkoatletyka. I tu wydaje się, że mamy właśnie najwięcej tych medalowych szans. Pięć lat temu, między innymi, udało się zdobyć. Pięć lat temu mogliśmy między innymi obserwować, jak złoto zdobywała Anita Włodarczyk, która w trzeciej finałowej próbie pobiła wówczas rekord świata. W tym roku na czele światowego rankingu nie plasuje się jednak Włodarczyk, a inna Amerykanka, ale zarówno Anita, jak i Malwina Koproń dają się być jednymi z najpoważniejszych kandydatek do medalu w Wyrzucie Młotem U Pań. W zasadzie śmiem zaryzykować takie stwierdzenie, że brak medalu dla którejś z nich mógłby być nawet takim niewielkim zawodem. Obie są w świetnej dyspozycji, obie rzucają bardzo dobrze, Anita rzuca już w tym sezonie ponad 78 metrów, a na igrzyskach jest szansa, że jeszcze się poprawi. W końcu to jest taka jej kluczowa impreza sezonu, więc miejmy nadzieję, że te wyniki jeszcze bardziej udaje się poprawić. Poza tym w tym sezonie świetnie rzuca też biało-czerwona oszczepistka Maria Andrejczyk, której należy upatrywać nadziei na kolejny lekkoatletyczny krążek. To, co robi Andrejczyk, to jest dla mnie kompletny szok. Absolutnie nie spodziewałabym się po niej takich wyników. Podobnie jak po Marcinie Krukowskim, który może się obecnie poszczycić drugim wynikiem na świecie w tej konkurencji w rzucie o szczepem. Więc też medale, dla której z tej dwójki nie byłyby takim wielkim Zaskoczenie ma na pewno byłyby bardzo przyjemnym e, takim akcentem na tych igrzyskach, może to nie są tacy najważniejsi, najwięksi kandydaci do tego, żeby z Tokio wrócić z medalem, ale niewątpliwie patrząc na światowe listy, są to bardzo, bardzo poważni kandydaci do tego, żeby w tej ścisłej światowej czółce się znaleźć. Kolejną lekko atletyczną nadzieją na medal w Tokio jest niewątpliwie Piotr Lisek w skoku otyczce ale złoto wydaje się tutaj jednak nierealne. Medal? Myślę, że w granicach możliwości Piotrka w tym momencie. Natomiast patrząc na formę jego rywali, a przede wszystkim mając na względzie startującego na igrzyskach rekordzistę świata Armanda Duplantisa, no to faktycznie to złoto jest gdzieś hen, hen daleko i raczej nie wydaje się, żeby Piotrek mógł o nie tak poważnie zawalczyć. Brąz? Myślę, że na spokojnie jest to coś, o czym gdzieś tam możemy myśleć i jest szansa, że Piotrek faktycznie z brązem z Tokio wróci, ale w tym wypadku aż tak bym się na ten medal nie nastawiała, bo może się to skończyć albo faktycznie świetnym wynikiem, albo, no cóż, nie oszukujmy się, sporą klapą. Gdzie jeszcze możemy upatrywać medalowych nadziei? Powiedziałabym, że rzut młotem panów to jest ta konkurencja, z której możemy nawet może i dwa medale przywieźć. Mamy tam przecież świetnie dysponowanych Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego, dla których medal nie byłby chyba z szczególnym zaskoczeniem, szczególną niespodzianką, faktycznie rzucają bardzo dobrze. Paweł może nie powtórzy błędów z Rio i tym razem uda mu się zawalczyć o ten olimpijski, tak ważny przecież dla sportowców, rążek. Przenieśmy się teraz na chwilę na bieżnię, bo i tam błyszczą przecież Polacy. Kim pokładałabym największą nadzieję? Chyba w sztafecie pań 4 razy 400 metrów. Ich trener Aleksander Matusiński ma niezwykle szeroki wybór, bo do Tokio leci aż osiem biegaczek. Po pierwsze Iga bamgard witany następnie Jusyna Święty-Ersetyć, Natalia Kaczmarek, Kornelia Lesiewicz, Małgorzata Hołbkowalik, Dominika Waćmaga, Kinga Gacka i Anna Kiełbasińska. Nieprzypadkowo ułożyłam je w takiej kolejności, bo wydaje mi się, że to ta pierwsza piątka ma na tę chwilę największe szanse, żeby po medal pobiec. Ale oczywiście te, które w samej w sobie sztafecie nie wystartują, też będą miały swój udział w tym olimpijskim medalu. Ta nasza sztafeta pań 4x400 metrów to jest ta dyscyplina, w której chyba faktycznie zawsze możemy liczyć na dobre występy. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie żadnych Mniejszych czy większych wpadek, i paniom uda się zakwalifikować do finału, tam pobiec na miarę swoich możliwości. Jeśli chodzi o indywidualny występ pani na 400 metrów, tutaj w zasadzie każda polka w finale już byłaby sporym sukcesem. Co prawda panie w sztafecie biegają świetnie, ale jeśli chodzi o te indywidualne występy, to faktycznie obecnie 400 metrów pani jest tak niezwykle silnie obsadzone, że medal. Chyba nierealny, sam w sobie awans do finału, to już byłoby coś. A kto na lekkoatletycznym stadionie może nam sprawić zaskoczenie? Dla mnie numerem jeden jest zdecydowanie Patryk Dobek. Osobiście nie mam wobec niego w zasadzie żadnych konkretnych oczekiwań, nie patrzę na niego jako na kandydatę do medalu, ale bardzo mocno wierzę w to, że może wszystkich pozytywnie zaskoczyć. W końcu też jest w czołówkach list światowych. Więc przy dobrym dniu myślę, że może pobiec i naprawdę dać nam niezwykle dużo radości po tym jego finałowym starcie. Poza nim Marcin Lewandowski, który przecież podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako kilka dni temu pobił dotychczasowy rekord Polski na 1500 metrów. Jednak biorąc pod uwagę, że w tamtym biegu zajął już te miejsce, to ciężko powiedzieć, czy taki wynik, takie biegi i taka dyspozycja mogą wystarczyć na olimpijski krążek. Akurat w lekkiej atletyce wyjątkowo wielu atletów nam odpadło, chociażby Ewa Swoboda, która zrezygnowała ze startu przez kontuzję tuż przed Igrzyskami. Swoboda potencjalnie byłaby dużym wsparciem w sztafecie sprinterskiej, jednak w tej dyscyplinie, właśnie w tej konkurencji w sztafecie sprinterskiej i tak nie upatrywałabym dla Polek jakichś ogromnych szans. Poza tym zrezygnował też Adam Kszczot przez zbyt słabą formę w tym sezonie. Patrycja wiedziszkiewicz zawacka jedna z najbardziej znanych i takich rozpoznawalnych aniołków, czyli tych biegaczek 4x400 metrów, najpierw zmagała się z kontuzją ścięgna Achillesa, a potem w tym sezonie odnosiła stosunkowo słabe wyniki, więc też na Igrzyska nie pojedzie. No i jeszcze Sofia Ennaui, która, jak sama napisała na Instagramie, od maja zmaga się z bólem, co spowodowało wycofanie się ze startu w tej imprezie. Mimo to, powtórzę się, choć mamy tych parę wycofań, to i tak lekkoatletyka wydaje się być tą najbardziej perspektywiczną dyscypliną, jeśli chodzi o medale dla Polaków w Tokio. Ale kto jeszcze, bo w końcu nie samym kolarstwem i lekkoatletyką na Ingrzyskach żyje człowiek. W pływaniu mamy bardzo mocną kandydatkę, Katarzynę Wilkę-Łasik, która jest w tej dyscyplinie największą polską nadzieją. To będą dla niej czwarte igrzyska. Mimo półtorarocznej przerwy ona wróciła do treningów i poza indywidualnym występem będzie w Tokio także liderką polskich sztafet. Żeby jeszcze bardziej napompować balonik w kontekście jej olimpijskiego startu, to Kasia w maju 2021 roku zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy na 50 metrów stylem dowolnym, pobijając przy tym dotychczasowy rekord Polski. To właśnie 50 metrów stylem dowolnym jest taką jej koronną konkurencją, i to właśnie w tym wyścigu będziemy upatrywać takich jej największych szans na medal. Medal Kasi byłby pierwszym od 17 lat medalem dla biało-czerwonych w pływaniu. Czy uda jej się powtórzyć sukces od tych Już wkrótce się o tym przekonamy. Pozostając przy wodzie przenieśmy się do kajakarstwa znacznie krócej czekamy na medal w tej dyscyplinie niż w pływaniu, bo pięć lat temu w Rio pokrążki sięgnęły Marta Walczykiewicz, która indywidualnie zdobyła srebro oraz Karolina Naja i Beata Mikołajczyk, które z Brazylii wróciły z brązem. Tym razem warto po raz kolejny zwrócić uwagę właśnie na Walczykiewicz, która na początku czerwca wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy. Igrzyska w Tokio będą ostatnimi, na których zostanie rozegrana jej koronna konkurencja, czyli 200 metrów jedynek, i być może to właśnie to, że w Paryżu tej dyscypliny, tej konkurencji zabraknie, będzie dla niej jeszcze większą taką dodatkową motywacją, by przywieźć z Japonii medal. Pozostając na wodzie, przyjrzyjmy się naszym wioślarskim szansom. Trzy osady wydają się być szczególnie mocne, choć medal którejś z innych. Też wcale nie byłby takim zaskoczeniem, w końcu polskie wieślarstwo jest aktualnie w naprawdę świetnej sytuacji. Mowa tutaj o czwórce bez sternika mężczyzn i o czwórkach podwójnych zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Czwórka podwójna kobiet wróciła z medalami już z Rio, wówczas panie wywalczyły brąz. Co więcej, czwórka podwójna mężczyzn to aktualni wicemistrzowie świata w składzie Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Fabian Barański. Czwórka bez sternika mężczyzn wywalczyła natomiast złoto mistrzostw świata w roku 2019. I wówczas o ten medal zawalczyli Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Przeziński i Michał Szpakowski. Największa nadzieja na medal to także czwórka podwójna kobiet. Największa nadzieja na medal to chyba jednak czwórka podwójna kobiet. Agnieszka Kobuz-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman. Są to medalistki olimpijskie z Rio, które łączą doświadczenie z młodością. Poza tym, w roku 2018 udało im się wywalczyć zarówno Mistrzostwo Świata, jak i Europy, wówczas zostały wybrane na żeńską osadę roku. W 2019 udało im się wywalczyć srebrny medal Mistrzostw Świata, przegrywając wówczas jedynie z Chinkami. Co prawda, koronawirus trochę sterpedował ich przygotowania, bo kolejno wszystkie zmagały się właśnie z tą chorobą. Natomiast mimo wszystko wydaje się, że to doświadczenie, które panie mają, na pewno będzie procentowało podczas tych wyścigów joślarskich w Tokio. Tenis, tenis, tenis. Dyscyplina, która aktualnie w Polsce ma swój najlepszy czas. Wręcz powiedziałabym, że przeżywa renesans. W końcu mamy Igę Świątek i Huberta Hurkacza, którzy błyszczą ostatnio na arenie międzynarodowej. Dla obojga będzie to debiut na igrzyskach, za obojgiem też start w Wimbledonie, w którym Hurkacz doszedł aż do półfinału, w finale pokonując Rogera Federer'a. We wtorek, 13 lipca zagrali wspólnie pokazowy mecz w Gdyni i jak sami mówili... Nie mogą doczekać się już startu w Tokio. Akurat turniej tenisowy nie będzie najlepiej obsadzonym na tych igrzyskach, bo wycofało się z niego parę wielkich nazwisk tej dyscypliny. Być może będzie to ułatwieniem dla Biało-Czerwonych na ich olimpijskiej drodze. Świątek poza singlem zagra też w grze mieszanej z Łukaszem Kubotem, natomiast największych szans upatrywałabym w indywidualnym występie naszej tenisistki. Mimo wszystko, zwłaszcza że ten balonik... Pompuje nie tylko ja, ale też wielu innych komentatorów. Pamiętajmy o tym, że świątek wciąż zbiera doświadczenie i być może bardziej optymalnym momentem do walki o medale będą dla niej igrzyska w Paryżu w roku 2024. Zaskoczyć może nas na pewno jeszcze bardzo wielu sportowców, i ci wymienieni tutaj to nie jedyni polscy kandydaci do. Medali. Teraz przejdźmy jednak do innego tematu, do tematu chorążych, którzy są już wyznaczeni i w tym roku Polska będzie miała dwóch chorążych. To dlatego, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaproponował, żeby chorążymi każdego państwa były po dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Jest to związane z dążeniem MKOL-u do równouprawnienia. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma taki plan, że za Trzy lata w Paryżu na Igrzyskach wystartuje tyle samo kobiet jak i mężczyzn. No ale kto będzie niósł tę polską flagę podczas ceremonii otwarcia? Już odpowiadam, będą to Maja Włoszczowska i Paweł Korzeniowski. Włoszczowska reprezentuje nas w kolarstwie górskim i ma już na swoim koncie dwa srebra Igrzysk Olimpijskich. W Pekinie w roku 2008 i w Rio de Janeiro w 2016 jest także mistrzynią świata i Europy w kolarstwie górskim. Tokio to będą jej czwarte igrzyska. Startowała jeszcze w Atenach, a Londyn musiała opuścić przez kontuzję. Włoszczowska ogłosiła już, że po sezonie olimpijskim zakończy karierę. No i cóż, jej medal na koniec tej wspaniałej przygody ze sportem byłby na pewno sporym zaskoczeniem, choć są na niego Pewne szanse, w końcu cały czas znajduje się w takiej szerokiej światowej czołówce. Jeśli chodzi o Pawła Korzeniowskiego, pływaka, jest on mistrzem świata i wielokrotnym mistrzem Europy, będą to dla niego czwarte igrzyska i całkiem prawdopodobne, że już ostatnie. On w ogóle wrócił do pływania po to, by zakwalifikować się do Tokio, choć pierwotnie zakończył karierę w roku 2017 i. W jego przypadku raczej nie ma co myśleć o medalu. Sam awans do finału byłby wielkim sukcesem, i na ten moment, biorąc pod uwagę niezwykle wysoki poziom pływania na świecie, wydaje się właściwie nierealny. Według mnie taki wybór chorążych jest świetny. Są to dwie postaci, bardzo, bardzo zasłużone dla polskiego sportu, niezwykle utytułowane i takim miłym akcentem będzie danie im właśnie tej roli. Chorążych podczas igrzysk w Tokio i może nie dotknie ich ta przysłowiowa klątwa chorążego. Jest ona związana z taką teorią, że chorąży nie osiągnie potem w zawodach dobrego wyniku. Wkrótce przekonamy się, jak będzie i tym razem. Tymczasem pozostaje mi życzyć sobie i wam wspaniałych sportowych emocji podczas tych dwóch tygodni igrzysk. Impreza rozpocznie się 23 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Niech rywalizacja i kibicowanie Waszym ulubionym sportowcom zawładną właśnie tą częścią Waszych wakacji, a niech satysfakcja z wyników wynagrodzi wszystkie nieprzespane noce podczas trwania imprezy, no bo w końcu większość rywalizacji będzie się toczyła w nocy polskiego czasu. Dziękuję Wam za uwagę, a już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastowa, który ukaże się już za tydzień.